Nowoczesny design, ponad 30 metrów długości i kilkaset miejsc dla pasażerów. Mowa o niskopokładowym tramwaju, który przez miesiąc testowany będzie w Grudziądzu. Nowoczesna maszyna rozwija prędkość do 70 km na godzinę. Przestronne klimatyzowane wnętrze wagonu wyposażone jest w monitoring i system informacji pasażerskiej. Tramwaj jako taki jest w Grudziądzu nowością. Nigdy nie mieliśmy do tej pory na testach tramwaju niskopodłogowego. Tramwaj jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, na pewno dla osób, które podróżują na wózkach, dla matek z dziećmi, które podróżują z dziećmi w wózkach. Także pod względem użytkowym jest na pewno bardziej przyjazny. Chcemy sprawdzić przede wszystkim, jakie są opinie pasażerów, ewentualnie zebrać też opinie na temat tego, co można by zmienić w tramwaju, gdybyśmy doszli do zakupu. Z opinii, które mamy na dzień dzisiejszy z innych miast, chcielibyśmy już skorzystać, a do tego jeszcze zaczerpnąć informacje od pasażerów z Grudziądza. Warunkiem zakupu tego tramwaju jest uzyskanie dofinansowania unijnego z projektów marszałkowskich. Bez dofinansowania na poziomie około 80-85% zakup takiego tramwaju jest po prostu nieopłacalny. Tramwaj dla Grudziądza szacujemy, że to jest około 6 milionów złotych. Ten za naszymi plecami to jest około 10, ale to wynika z długości i powtarzalności pewnych zespołów. Natomiast w naszym przypadku szacujemy, że koszt realny to jest około 5,5-6, w zależności od tego, który z producentów by to postępowanie wygrał. Natomiast tak jak mówiłem, marszałek, program marszałkowski, dofinansowanie unijne i dopiero wtedy przy wkładzie własnym spółki czy miasta, bo to jest jeszcze do uzgodnienia, takie tramwaje można kupić. Nie da się kupić takiego tramwaju jednego, z tego względu, że dla niego trzeba dopasować całą infrastrukturę, między innymi przystanki, wiaty przystankowe muszą być w pewnej odległości od pudła wagonu, jeżeli chodzi o wchodzenie w skręty, słupy trakcji i tak dalej. Więc w przypadku zakupu wchodzi w grę zakup około 10 sztuk. To jest około 55-60 milionów złotych. W przypadku wydatkowania ich z budżetu miasta, bardzo duży wydatek, jeżeli chodzi o wsparcie unijne, jest już wtedy do przeżycia. Ten tabor, który użytkujemy dzisiaj, jest w pełni sprawny. Jest bieżąco remontowany, ma bieżące przeglądy, bieżące dopuszczenia do ruchu. Natomiast jest on tramwajem nadal wysokopodłogowym, także dla osób niepełnosprawnych, wiadomo, społeczeństwo nam się starzeje. Powinniśmy schodzić jednak do tego standardu jak najniżej dla pasażera i do tego dążymy. Testy między innymi temu służą, żeby poznać opinię pasażerów, zobaczyć, jak taki tramwaj się w naszej infrastrukturze sprawuje. Już wiemy na przykład, że bardzo ciasny łuk wjazdowy do zajezdni będzie musiał być przebudowany dla tego tramwaju, ponieważ tak długi tramwaj wjeżdża na zajezdnię z prędkością około 3-4 km na godzinę, co znacząco utrudnia wymianę taboru na linii, ponieważ jeżeli on tu tak powoli wjedzie, to powrót na linię, cofanie zajmuje bardzo dużo czasu. Wymuszałoby to bardzo duże przerwy technologiczne w rozkładzie jazdy. Więc dlatego my postulujemy, żeby Grudziądzki był przede wszystkim krótszy, bo to spowoduje, że pasażer będzie krócej oczekiwał na kolejny, który jest w zmianie pętlowej na linii. Jeżeli chodzi natomiast o samą technologię niską, tak, no, autobusy niskopodłogowe, już w tej chwili schodzimy coraz niżej, jeżeli chodzi o wiek pojazdów. Mamy ich coraz więcej, jeżeli chodzi o autobusy niskopodłogowe, klimatyzowane. I tramwaj jest przyszłością takiego ruchu inwestycyjnego z tego względu, że tak, dzisiaj mamy klimatyzowane autobusy już w ponad połowie populacji, natomiast w tramwajach nie mamy żadnego klimatyzowanego dla pasażerów. Jeżeli zapadnie decyzja, że tak i że będzie dofinansowanie unijne z projektów marszałkowskich, jak najbardziej. Warszawa dla przykładu na kilka tysięcy jednostek taborowych wymieniła kilkanaście procent. Tak? Gdyby u nas się udało wymienić 10 na 10 jeżdżących codziennie na linii, mielibyśmy 100%. Natomiast do tego potrzebne są, jak mówiłem, potężne pieniądze. Duże miasta klasy Grudziądza, na przykład Gorzów, tak, też nie ma niskiej podłogi do dnia dzisiejszego, też czeka na pieniądze marszałkowskie. Aglomeracje takie jak Toruń i Bydgoszcz, ale łączone razem w ramach tych projektów aglomeracyjnych miały szansę, bo były dofinansowania dla tego typu projektów i Toruń i Bydgoszcz część toboru wymieniły. U nas jeszcze nie było takiej możliwości, więc kompleksów na punkcie, powiedzmy, pozyskania środków unijnych nie możemy mieć, bo takich środków u nas nie było do tej pory. Jeżeli się pojawią, na pewno będziemy nie aplikowali. Dla Grudziądza zakupy tego rzędu będą realne, jeżeli samorząd w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej pozyska pieniądze. W planach jest zakup aż 12 niskopodłogowych tramwajów w 2017 roku.